W ramach dodatkowych informacji Mateusz stwierdza, że silnik wydaje się być w dobrej kondycji, w filtrze oleju brak opiłków, żadnych dolewek nie musiałem robić. Paliwo w oleju to zdaje się wina wypalania DPF-a. Podczas pierwszych wymian, odkąd posiadam samochód, zauważyłem rzeczywiście, że w silniku przybywało oleju. I teraz ciekawostka, w ostatnim czasie próbuję pogrupować wyniki dla dotychczasowych diesli ze względu na podobieństwa w teście bibułowym. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mercedes E-Klasa, rok produkcji 2007, silnik 2.2 diesel, 177 koni mechanicznych, DPF na swoim miejscu, 314 tysięcy km przebiegu. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej Rowe Hi-Tech Multisynt DPF w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe CF C3. Aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9838 km i odpowiadało to 156 godzinom i 39 minutom pracy. 30% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Silnik ma oznaczenie E220 CDI, jego pojemność układu smarowania to 6,5 litra, ja wlewam 5,5 litra, napisał Mateusz. W ramach dodatkowych informacji Mateusz stwierdza, że silnik wydaje się być w dobrej kondycji, w filtrze oleju brak opiłków, żadnych dolewek nie musiałem robić. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 66,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta, otrzymujemy przeciętną zgodność wyników, szczególnie w odniesieniu do lepkości mierzonej w niższej temperaturze, różnica na poziomie 6%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 64,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 178, a to oznacza, że z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja jest bardzo dobra, nie ma żadnych przesłanek do niepokoju.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o liczne inne bibuły, które ostatnio pojawiły się w laboratorium R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bazujemy głównie na teście od MCU. Pierwsza sprawa to duże zanieczyszczenie oleju sadzą. Ogólna kondycja oleju, stan przeciętny, natomiast ocena jest utrudniona przez kamuflaż sadzą, delikatne poszarpania na krawędzi strefy dyfuzyjnej i, co warte jest mocnego podkreślenia, charakterystyczna fioletowa poświata poza strefą rozpraszania. Bardzo podobny efekt do tego, co widzieliśmy w odcinku numer 150, zobaczcie sami. I teraz ciekawostka, w ostatnim czasie próbuję pogrupować wyniki dla dotychczasowych diesli ze względu na podobieństwa w teście bibułowym. Wynik z dzisiejszego odcinka wskakuje do wspólnego koszyka z dwoma innymi olejami, natomiast wydzielonych zostało jeszcze kilka innych grup. Zapraszam do włączenia się do tej zabawy w komentarzach pod filmem, czy waszym zdaniem taki podział jest trafiony. W ramach drugiej ciekawostki zobaczcie sobie, jak wyglądają wyniki dla próbki z dzisiejszego odcinka przy użyciu innych bibuł, które aktualnie są testowane w laboratorium. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni otrzymano następujące wyniki. Po pierwsze, potwierdzenie bardzo wysokich poziomów sadzy w oleju. Porównując ten wynik do chociażby poprzedniego odcinka, to mamy czterokrotnie więcej sadzy w oleju. I tutaj mała adnotacja, duże ilości sadzy mogą być szczególnie widoczne w przypadku długotrwałej eksploatacji pojazdu w warunkach, które sprzyjają tworzeniu się sadzy, na przykład w przypadku częstej jazdy na krótkich dystansach lub w trudnych warunkach drogowych. Duże ilości sadzy mogą przełożyć się na wzrost lepkości oleju, a to z kolei może wpływać na jego zdolność do smarowania silnika oraz na wydajność i trwałość silnika. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie stanu oleju i jego parametrów fizykochemicznych, aby zapobiec ewentualnym problemom związanych z zanieczyszczeniem sadzą. Co dalej z podczerwieni? Po drugie, w obszarze rozcieńczania paliwem otrzymujemy mocny sygnał, natomiast jest to zagadkowy wynik, ponieważ po lepkości oleju nie widać było żadnego rozcieńczenia. Potencjalnie mógł mieć miejsce następujący scenariusz. Zwiększona ilość sadzy w oleju silnikowym mogła spowodować wzrost jego lepkości. Sadza będąca produktem spalania paliwa w silniku może mieszać się z olejem silnikowym, tworząc mieszankę o wyższej lepkości. Czyli ten brak zmiany w parametrach lepkościowych może być trochę taki pozorny, bo potencjalny scenariusz jest taki, że od paliwa lepkość spadła, od sadzy wzrosła i wypadkowa jest na niezmienionym poziomie, ale to tylko przypuszczenie. Podobną sytuację zaobserwowano w kilku innych odcinkach, m.in. numer 5, numer 88 czy numer 129. I ostatnia rzecz to podkreślenia na widmie, mocno zdegradowane dodatki olejowe. Podsumowując, standardowo napisałem do Mateusza, czy nie zauważył czegoś charakterystycznego, co mogłoby tłumaczyć te wyniki, i napisał tak. Paliwo w oleju to zdaje się wina wypalania DPF-a. Podczas pierwszych wymian, odkąd posiadam samochód, zauważyłem rzeczywiście, że w silniku przybywało oleju. Próbka, którą wysłałem, oczywiście nie wskazywała na podwyższony poziom oleju, ale jest ryzyko, że skoro auto posiada DPF, to w wyniku wypalania paliwo się przedostało w jakiejś ilości. Odnośnie sadzy, jedyne co mi przychodzi do głowy, to może fakt, że pojemność układu smarowania to 6,5 litra, ja natomiast wlewam 5,5, wskazuje okolice połowy przedziału na bagnecie, ale nie jestem specjalistą, więc tylko wskazuję najbardziej trywialne przyczyny. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale. Kciuk w górę czy też komentarz do filmu są bardzo ważne, bo dostarczają dodatkowej energii do pracy. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.